Раз. Dobra. Słychać mnie. Więc chciałbym was powitać w nowym serialu do Godota i przepraszam za hałas, ale używam mikrofonu z komputera, bo niestety interfejs audio USB, który używałem do nagrywania, się zepsuł. I nie mogę podpiąć zwykłego mikrofonu kablowego. Mikrofonu. No i mam też otwarte okno, bo bym się po prostu udusił. Więc tak, dzisiaj będzie o Light 2D i różnymi związanymi z tym tematem rzeczami oraz o szyfrowaniu plików w celach oczywiście zabezpieczenia przed oszukiwaniem. Tak to można po prostu powiedzieć. Więc Light 2D. Light 2D, jak każdy się domyśla, służy do rozświetlania obszarów, w którym można powiedzieć się znajduje. Żeby jednak w ogóle mógł, że tak powiem, emitować światło, potrzebna jest tekstura, która będzie służyła jako kształt promieni. Jej kolor nie ma znaczenia, bo można go tutaj zmienić. Tutaj są różne tryby, czyli add, czyli tak jakby rozświetla coś, skrót od subtract, czyli antonim tego add, po prostu tak jakby zabiera światło z obszaru, na którym się znajduje, tak jakby mix. No to ma efekt podobny tak jak do AD. Mask. To działa tak jak na widocznym obrazie. No i dobra, mam już światło. Ale ono świeci nam na wszystko i świeci też na nasze sprite, niepotrzebnie ich rozświetlamy. Co z tym zrobić? Ano, jest to takie coś jak light map. Domyślnie jest ona ustawiona tak. Warstwa pierwsza, bit 0, wartość 7. Jeśli na sprite'ach, które się znajdują tak jakby w obszarze tych promieni tego Lighta 2D, ta wartość ustawiona na 1, to one też będą się rozświetlać. Jeśli jest ustawiona na jakąś inną, to będzie efekt taki jak tutaj, że ten sprite jest jest tak jak normalnie, to po prostu coś miałem powiedzieć. Dobra, nie ważne. Mamy słońce i ono świeci na jakiś obiekt, to ten obiekt rzuca cień. I tutaj, żeby zaznaczyć te obiekty, które mają rzucać cień, trzeba je ustawić w obszarze poligonu dla Light Occluder 2D. Kurde. No
No i efekt będzie taki, że te obiekty będą w bezcieniu. Druga sprawa to jest szyfrowanie plików. A co się z tym wiąże? Nawet system zapisu, który będzie już chyba najlepszym, jaki mi się udało do tej pory zrobić. Oczywiście mamy zmienną A, która jest file new, open encrypted with path, to jest ścieżka pliku, metoda, czyli file write, file read write, file write read lub file read. Tutaj w tym stringu jest zapisany szyfr, które jest używane do szyfrowania pliku. Jaki jest efekt tego? A to zaraz zobaczymy. Tak zaszyfrowany jest plik zapisu. Żeby go odczytać, wystarczy jakby to odwrócić. No mianowicie tego pliku nie zapisywałem w JSONie, więc tutaj będzie po prostu unlock to jest file new, unlock open encrypted with path, ścieżka pliku, metoda i kod, który musi być taki sam oczywiście, żeby nie wywalił błędu. I tutaj drugi plik, który ma za zadanie po prostu sprawdzać, czy tak jakby ktoś, kto edytuje te pliki, mógłby się połapać, że jeden, że plik z rozszerzeniem 1 zawiera tak jakby liczbę odblokowanych leveli, ale nie mógł się, by się połapać, co oznacza ten drugi to jest duplikat tego pierwszego. Jeśli obydwa są takie same, wtedy gra dopiero umożliwia odpalenie tych poziomów, które oczywiście zostały pokonane w trakcie rozgrywki. A jeśli są różne, no to odmawia i trzeba wrócić do pierwszego poziomu. Z tego powodu, ale no i tak. Zmiana decrypted tab 1 to jest unlock getline, nie ma tego parse json, bo to nie jest zapisane w JSONie, więc nie ma parse json. No i jeśli równa się 5 niż 6, to odblok, jeśli równa się więcej niż 2, to odblokowywuje wszystkie przyciski od przycisk do levelu pixel zone 2. Jeśli jest 3, to odblokowuje to, to. Jeśli jest 4, to odblokowuje to, to i to i tak dalej. No i to by było na tyle teraz.